9 września w niedzielne popołudnie na dziedzińcu Zamku Czocha odbyła się kolejna, siódma już edycja wydarzenia pod nazwą Leśna Brać Księstwa Czocha. Wybrano nowego władcę fikcyjnej jednostki terytorialnej położonej w granicach powiatu lubańskiego. Po roku panowania księżną Katarzynę II Pokosińską, zwaną Roześmianą, zastąpił na tronie znany aktor, ale także rozchwytywany piosenkarz Paweł Domagała, który złożył ślubowanie i przez rok będzie władał księstwem. Paweł I z rodu Domagała zagrał dla wszystkich podwładnych finałowy koncert, który spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Na scenie wystąpił także Robert Kasprzycki, a kabaretowe show wykonała formacja Châtelet. Impreza zakończyła się tradycyjnym kinem na leżakach. W tym dniu można było także zwiedzać bezpłatnie Zamek Czocha.